Andrzejkowy w gimnazjum w Woli Rzędzickiej. Niezwykły, ponieważ łączy ten bal dzieci normalnie funkcjonujące na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi. Proszę nam powiedzieć, jaki cel ma taki bal i jak to się przekłada później na życie jednych i drugich dzieci? Na pewno taki bal jest bardzo pożyteczny. Pożyteczny dla wszystkich. Pożyteczny dla tych dzieci, które tutaj przybywają i dla tych dzieci, które są jakby tutaj gospodarzami tej szkoły, ponieważ łączą się wspólnie razem, bawią się wspólnie razem i to umacnia i więzy takie wspólnotowe, dziecięce, młodzieżowe, a nade wszystko jakoś otwiera serca, otwiera tych dzieci tutaj naszej szkoły na tych kolegów, koleżanki, które tutaj goszczą w naszej szkole i umacnia tę więź, więź wspólnotową, więź wspólnej zabawy, więź dobrego słowa, więź bycia razem, a to jest tak bardzo przede wszystkim potrzebne, aby mogli ci, którzy tutaj dzisiaj przyjeżdżają, których goszczą w szkole gimnazjalnej księdza pod imieniem księdza Władysława Kowalczyka i w ten sposób po prostu dają ten wyraz otwarcia na drugiego człowieka i równocześnie otwarcia serca i wspólnej dobrej zabawy. Myślę, że jest to najlepsza forma integracji, taka właśnie bezpośrednia integracja, nie przez książkę, nie przez film, ponieważ no, te dzieci mają żywy kontakt z niepełnosprawnymi i jak widać z każdym rokiem ta integracja jest coraz lepsza, ponieważ te dzieci bawią się doskonale, no, potrafią zrozumieć tych niepełnosprawnych. No, a dla nas radość wielka, że możemy gościć, że możemy coś zrobić dla tych niepełnosprawnych, którzy wiem, że oczekują cały rok na przykład na imprezę, tak jak dzieciaki, przyjaciele nasi z Blitowskiej Góry, ze Szkolnego Ośrodka Wychowawczego, cały rok czekają na to. Skąd wzięła się ten pomysł na zorganizowanie takich Andrzejek? Pomysłodawcą była pani Mariola Błach, która kiedyś współpracowała na początku jeszcze gimnazjum ze Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń. No i pierwszy raz żeśmy zrobili jeszcze na Wolanii taką imprezę. Okazało się, że to jest wspaniała rzecz, że młodzież potrafi się zachować. Gdzie mieliśmy trochę obawy, bo to jednak gimnazjum. Okazuje się, że młodzież gimnazjalna też potrafi i przygotować imprezę i wspaniale się bawić na tej imprezie razem właśnie z niepełnosprawnymi. Możemy się spotkać z różnymi fajnymi ludźmi, młodzieżą już dosyć dobrze wykształconą. Można po prostu wymienić różne doświadczenia, dowiedzieć się dużo różnych rzeczy. No, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego balu. Fajna integracja. Uważasz, że to jest potrzebne? Oczywiście, że potrzebne. Bardzo się dużo na takich po prostu spotkania można nauczyć i my od nich i oni od nas też po prostu. Dużo pokory, dużo w ogóle, no, dużo fajnych rzeczy. Jak odbieracie integrację, taki bal z dziećmi niepełnosprawnymi, waszymi rówieśnikami? Myślimy, że to jest bardzo fajna sprawa, bo w ten sposób możemy zrozumieć świat innych ludzi, innych od nas. I no, pozwala nam to po prostu zrozumieć, że tacy ludzie też potrafią normalnie żyć w ogóle. Konkursy, no, zabawę taneczną, wróżby, poczęstunek, tak żeby ci ludzie dobrze się bawili i dobrze się czuli w naszym towarzystwie. Jakie dzisiaj menu tutaj przygotowaliście z tej okazji Andrzeja? No, głównie słodycze, ciastka, oczywiście danie ciepłe też się będzie. Cieszę się, że możemy, tak jak w każdym roku, organizować taką zabawę Andrzejkową. Jest to zabawa integracyjna, w której młodzi, niepełnosprawni z gminy Tarnów mogą właśnie bawić się wspólnie z młodzieżą, no, która tutaj nie ma tych problemów. Dlatego też ta zabawa ma to do siebie, że możemy wspólnie pokazać, że jesteśmy razem, że dzieci są jednakowe, że każde dziecko jest piękne, wspaniałe, każdy jest na swój sposób doskonały. Ta zabawa również ma na cel funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych w środowisku. I cieszę się, że
młodzież gimnazjalna tak w wspaniały sposób wspiera tą zabawę, że wspólnie bawią się z dziećmi niepełnosprawnymi.